Zwierzę było wyczekiwane przez dzieci tygodniami. Bardzo chciały sprawdzić, jak to jest opiekować się złotą rybką. W końcu mama ugięła się i przywiozła ze sklepu zoologicznego nowego domownika. Nie wiedziała, jakie konsekwencje przyniesie ta decyzja. Zwierzę wyglądało jak najzwyklejsza złota rybka. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że nie jest taka zwykła. Rodzina, dzieci, znajomi, nikt nie ukrywał szoku. Złota rybka szybko trafiła do małego, przytulnego akwarium. 28-letnia Amerykanka, Aleksandria Miller, codziennie wysłuchiwała błagań swoich dzieci o wymarzonego zwierzaka. Uprzedzała je, że rybka również wymaga obowiązków, jej akwarium także trzeba sprzątać. Dzieci przyrzekły, że będą dobrze się nią opiekować, a zwierzę pewnego dnia przyjechało do domu w foliowym woreczku. Wcześniej mama wraz z dziećmi przygotowała akwarium, w którym znalazł się filtr, piasek, kamyczki, rośliny i inne ozdoby. Złota rybka otrzymała imię Gerald. Widać było, że bardzo podoba jej się nowy dom. Dobrze, że rodzina wcześniej zrobiła zapas jedzenia dla Geralda. Jego apetyt był wręcz kosmiczny. Wkrótce mieli dowiedzieć się, dlaczego tak było. Już po kilku dniach zauważyli, że zwierzak wyraźnie urósł. Zwierzę ciągle chce jeść. Ryba sama nauczyła się prosić o jedzenie, kiedy Gerald pojawił się w swoim małym akwarium. Miał zaledwie 5 cm długości. Dziś poraża swoimi gabarytami, mierzy aż 30 cm i nie przestaje rosnąć. Rodzina była zmuszona kupić o wiele większe akwarium. Hodowla rybek tak im się spodobała, że postanowili dokupić Geraldowi kilku przyjaciół. Niestety, nie spodziewali się najgorszego, domownik okazał się rybim kanibalem. Był nie tylko agresywny w stosunku do innych kolegów, ale też ich zjadał. Aleksandria musiała kupić kolejne akwarium, jedno dla wielkiego Geralda, a kolejne dla mniejszych ryb. Dzisiaj grzeje, 1. Premier Morawiecki wprowadził kolejne rygorystyczne zakazy. Dotkną wszystkich Polaków, sytuacja jest poważna. 2. Kwarantanna w Polsce zostanie zaostrzona. Kolejne sklepy i miejsca zamknięte dla obywateli. Gerald stał się niejako szefem, nie ma zamiaru czekać, aż nadejdzie pora karmienia lub ktoś zauważy, że znów wszystko zjadł. Wycwanił się i kiedy jest głodny, potrafi podskakiwać w akwarium robiąc hałas, a także ściągając do wody termometr i pukając nim w szybę. Fotografia Caters News Agency. Najlepsze newsy dnia, źródło, Red Newsy. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.